Pierwszego dnia wyjątkowy, setny odcinek Akademii Mocy, a dzisiaj kontynuujemy tematy magiczne, energetyczne i duchowe, czyli słowa mocy i zaklęcia. Czy istnieją boskie słowa mocy, które umożliwiają nam kreację rzeczywistości, zaklęcia, przekleństwa, klątwy, czy jednak nie istnieją? Czy jest to fikcja, czy prawda, o której publicznie się nie mówi? Z jakich słów mocy warto korzystać, jakich warto nie używać, gdyż niektóre słowa kreują naszą rzeczywistość, a niektóre powodują destrukcję. Witajcie serdecznie, 99. dzień dzisiaj naszej Akademii Mocy. Jutrzejszego dnia mamy setny odcinek, więc pierwszą trzycyfrówkę, kolejnym takim pięknym momentem będzie dopiero 1000, czyli trzycyfrówka. Jeszcze mamy dzisiaj dwucyfrówkę, czyli ostatni dwucyfrowy odcinek Akademii Mocy. Skupimy się na kontynuacji tematów magicznych, duchowych, energetycznych. Dzisiaj aktualnie słowa mocy i zaklęcia, z jakich korzystać, a jakich warto unikać. Napiszcie, jak się czujecie, jak Wam się spało, jak Wam się wstało, jak poranne nawyki, jak się czujecie. Ja osobiście wczoraj poszedłem spać o godzinie 21.30. Zrobiłem sobie wieczorem rytuał, czyli wanna i sól Epson. Robię taki rytuał dwa razy w tygodniu. Później robię lodowaty prysznic, który powoduje, że nasze tętno zwalnia o 20-30 punktów na minutę, na całą noc i cały kolejny dzień, więc jeden zimny prysznic 3-4 minuty obniża Wam to tętno bardzo intensywnie. Ja wczoraj zrobiłem bardzo długi, chyba 10-minutowy zimny prysznic. Spałem jak dziecko i wstałem o godzinie 3:45 bez budzika, czyli spałem praktycznie 6 godzin, równe 6 godzin i czuję się fantastycznie, więc jeżeli chcecie spać krócej, róbcie wieczorem gorącą kąpiel w soli Epson i następnie długi, zimny prysznic. Ja lubię polewać sobie prysznicem, też mam wannę, więc tutaj od potylicy, tu mamy nerw błędny, tu mamy różne takie jakby hormony, które nam zresetują organizm. Ja polecam przez potylicę, po całym kręgosłupie polewać sobie tą zimną wodę, która nas bardzo szybko regeneruje. Aczkolwiek dzisiaj mówimy o zaklęciach i słowach mocy, które są bardzo istotne, aby wiedzieć, co mówić, gdyż poprzez nasze słowa, myśli i czyny kreujemy swoją rzeczywistość. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, to jest powód, dlaczego jedni mają piękne życie, inni mają troszeczkę mniej takie pozytywne, dlatego że niektórzy używają pewnych myśli, sformułowań, a inni używają troszeczkę mniej pozytywnych. Jeżeli chodzi o te słowa mocy, pierwszą rzecz, o której warto pamiętać, to jest po języku polskim słowo podniebienie. Jeżeli chodzi o podniebienie, no to można łatwo samą nazwę skojarzyć z tym, że podniebienie jest pod niebem, czyli niebo jest naszym stanem umysłu i w zależności od tego, czy mamy ten stan nieba w umyśle, czyli stan pozytywności, radości, miłości, wysokich wibracji, czy mamy zły stan umysłu, czyli piekło w tym umyśle, to od tego zależy to, czy mamy niebo lub piekło na ziemi. Więc nawet samo słowo podniebienie mówi nam o tym, że to, co w umyśle jest bardzo ważne i to, co myślimy i to, co z tego umysłu, z tych myśli wychodzi, czyli materializuje się poprzez dźwięk, jakby poprzez gardło, to słuchajcie, się później dzieją rzeczy albo pozytywne, albo negatywne, czyli myślami tworzymy niebo lub piekło w umyśle, a poprzez niebo lub piekło w umyśle wychodzą z naszego umysłu słowa, które tworzą niebo lub piekło na ziemi, więc warto uważać na te myśli oraz na te słowa. Jeżeli chodzi o słowa, można powiedzieć, że słowa mocy to są takie boskie słowa, które tworzą właśnie, jak Bóg kreują rzeczywistość i to, co jest w Biblii i wszystkich innych pismach. Bóg jakby miał kreację, miał zdolność kreacji, tak samo my, jak jesteśmy cząstką Boga, czyli tym promieniem światła, my również mamy tą moc kreacji, a poprzez moc kreacji możemy tą rzeczywistość kreować, ale musimy pamiętać o tym podniebieniu i tym niebie, które musi jednak być, aby ten stan umysłu się manifestował w materii. Jeżeli chodzi o zaklęcia, jakby słowa mocy, o tym dużo mówił również ojciec Pio. Ojciec Pio doszedł do bardzo wysokiego poziomu 540 punktów na poziomie Hawkinsa, czyli stan bezwarunkowej miłości oraz radości. Tak samo jak święta Faustyna, mało ludzi ten stan osiąga. Ten stan osiąga 0,4% z 4% społeczeństwa, więc niewielka garstka ludzi ma ten poziom. Ojciec Pio doszedł do tego poziomu i umiał się przemieszczać w czasie, czyli potrafiono go widzieć w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Mało tego, były dowody i są dowody, dlatego został też świętym, że potrafił się klonować, potrafił za życia, będąc w ciele, być w kilku miejscach naraz. Okazuje się, że poprzez tą panią Krystynę, którą na świat przychodził już później po śmierci, opowiadał ludziom, też są opowieści ludzi, że Krystynę również przenosił z miejsca na miejsce. Ona była świadkiem tego i również o tym mówiła. Dużo osób to widziało, że również Krystyna potrafiła być w innych miejscach i w kilku miejscach jednocześnie. Poprzez właśnie zaklęcie okazuje się, że dotarł do jakiejś takiej wiedzy ze starożytnego Egiptu, która posiadała właśnie umiejętność przemieszczania się w czasie oraz przemieszczania się, klonowania się jakby właśnie w teraźniejszości. To jest nie do zrozumienia dla naszego umysłu, dlatego właśnie trzeba wejść powyżej 500 punktów, żeby to jakby poczuć. Poniżej 500 punktów dominuje u nas umysł i wszystko patrzymy, na wszystko patrzymy przez logikę, kalkulację, analizę. Powyżej 500 punktów, czyli powyżej tego stanu właśnie miłości, bezwarunkowej miłości i radości, już ten umysł nie włada naszym ciałem, tylko my jesteśmy panem naszego umysłu i wierzymy oraz widzimy rzeczy, które wcześniej były dla naszego umysłu niedopuszczalne do wierzenia oraz widzenia. Więc ojciec Pio potrafił przez różne zaklęcia być w kilku miejscach jednocześnie. To jest jakby udokumentowane, a z faktami się nie dyskutuje, więc są takie zaklęcia mocy, które są przed nami ukryte, zakazane, które umożliwiają nam rzeczy nadprzyrodzone. Tak jak jest w filmie Matrix, często zaginanie łyżki jest możliwe poprzez siłę swoich myśli. My wykorzystujemy około 10% potencjału naszego umysłu, a jeżeli zwielokrotnimy do 30-40 oraz połączymy to z jakimiś słowami mocy, zaklęciami i jakby bardzo mocną koncentracją tych myśli na danym przedmiocie, to są ludzie, którzy umieją zaginać łyżkę poprzez siłę swojej, siłę woli, i takie osoby również znam. Jest to możliwe, aczkolwiek większość z nas tego nie potrafi, gdyż nie wierzymy w to, że to jest możliwe. Dopiero jest to możliwe, kiedy uwierzymy, że to jest możliwe. Nasz umysł jest ograniczony, więc kiedy uwierzymy, że możemy zginąć łyżkę, będziemy mogli zginąć łyżkę. Jeżeli uwierzymy, że możemy być w kilku miejscach naraz, że jesteśmy duszą, a nie ciałem, to będziemy mogli być w kilku miejscach naraz. Jeżeli uwierzymy w to, że jesteśmy duszą, a nie ciałem, możemy z ciała wychodzić, będziemy mogli z ciała wychodzić. Jeżeli w coś nie uwierzymy, to jest to niemożliwe, gdyż do manifestacji zaklęć potrzebne jest potrzebne kilka rzeczy, a mianowicie koncentracja, mianowicie tryb rozkazujący, stanowczość i wypowiadanie tego wyraźnie oraz wyobrażanie sobie tej sytuacji, którą chcemy. Więc poprzez nasze myśli i stan emocjonalny, stan energetyczny i wypowiadanie tego w sposób właściwy, czyli wyraźny, konkretny, stanowczy, rozkazujący, można powiedzieć, my robimy sobie to, co chcemy. Więc tak warto te zaklęcie wypowiadać. Tych zaklęć jest wiele. O części z nich powiemy dzisiaj, o części może w przyszłości. Zaczniemy od takich zaklęć dla początkujących. Jak tą materię sobie kreować? Jak mieć piękne życie? I warto, mając tą wiedzę, o której mówimy, słuchajcie, trzeba być bardzo uważnym, gdyż na wyższych poziomach świadomości ta odpowiedzialność wzrasta. Jeżeli mamy tą wiedzę, o której mówimy, należy ją wykorzystywać do dobrych celów, gdyż jeżeli wykorzystamy je do egoistycznych celów, które, prawda, służą tylko i wyłącznie nam, to niestety dojedzie nas karma, gdyż to nie chodzi o to, aby robić z tego czarną magię, czyli na kogoś rzucać klątwy, gdyż za to też macie karmę i macie odpowiedzialność. Chodzi o to, żeby tą wiedzę wykorzystywać do transformacji swojej i innych świadomości, do zmiany świata na lepsze i do czynienia dobra. Wtedy dostajecie rykoszetem podwójną dawkę energii. Kiedy wykorzystacie to do czynienia zła, dojedzie was prędzej czy później karma, a karma jest bezlitosna. Jeżeli chodzi o słowo amen przykładowo, mamy amen, amen znaczy niech tak będzie, słuchajcie, więc samo słowo amen jest trybem rozkazującym, stanowczym, wyraźnym, krótkim i konkretnym. Takie zaklęcia są również w kościele. Jeżeli chodzi o słowo egzorcyzm, to macie z greckiego egzorcizmos, co znaczy zaklęcie, czyli same egzorcyzmy to jest zaklęcie wypędzania opętanego ducha z drugiego człowieka, czyli w kościele jest wielka, piękna magia zaklęć oraz czasami również wprowadzania ludzi w stan hipnozy oraz iluzji. Więc uważajcie na to, co słyszycie również w kościele, ale nie tylko w kościele, a również od waszych nauczycieli,
w szkole od rodziców, od dziadków, od przyjaciół, od partnerów, gdyż wszystko jest zaklęciem. Każde słowo wypowiedziane jest pewnego rodzaju zaklęciem. Jeżeli chodzi przykładowo o Kościół jeszcze, to najczęściej wypowiadane przez egzorcyzmów, czyli tych, którzy wypowiadają zaklęcia, bo egzorcyzmos to jest zaklęcie, to jest in nomine Patrii et Filii et Spiritus Sancti. Amen. To również mówi papież podczas błogosławieństwa. Nie wiem, czy ktoś z Was w ogóle kiedykolwiek patrzył na to, co znaczy po łacinie czy grecki, czy w Grece to, co mówią w kościele księża, to, co mówi nawet papież, głowa kościoła, a znaczy to, słuchajcie, ego te exorcis do spiritus immune, jeszcze tam jest ta kontynuacja. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, amen. A to drugie, czyli ego te exorcis do spiritus immune, to jest ja Ciebie zaklinam, duszo nieczysta. Czyli warto patrzeć na to, co nam mówią, gdyż często mogą nas zaklinać. Mamy również, słuchajcie, ekskomunikę. Ekskomunika była takim strachem na wróble, czyli jakby można powiedzieć z jednej strony papież ekskomunikował państwo, państwo nie miało dostępu do papieża, czyli nie miało dostępu do władzy, ale dzieje się później sytuacja taka, że to była prawdziwa klątwa rzucana przez papieża, czy czarnoksiężnika, czy kogoś, kto miał umiejętności magiczne, właściwości radiestezyjne, czyli miał kontekst, jakby miał tą energetykę, którą mógł komuś ekskomunikować, kogoś zaklinać, kogoś przeklinać, a niestety zaklinanie, przeklinanie i rzucenie klątw na innych ludzi powoduje to, że mają te klątwy na sobie przez całe wcielenie. Mało tego, mają te klątwy ich dzieci, dzieci ich dzieci oraz cały ród. Więc bardzo często my idziemy przez życie mając różnego rodzaju klątwy, które ktoś nam wgrał 500 lat temu w jakimś innym wcieleniu. I dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, że my później mamy naprawdę problemy, czy to w materii, czy w związkach, czy w innych jakichś aspektach i sferach życia. Dlatego, że ktoś na nas kiedyś rzucił klątwę, czy ktoś nas kiedyś ekskomunikował, to idzie za nami jakby jak taki pasożyt, który się przyczepił do duszy i kontynuuje z nami tą drogę. Więc my powinniśmy się z tych klątw oczyszczać. Okazuje się, że mamy bardzo dużo tych klątw, tych zaklęć na sobie i można się z tego oczyścić, ale o tym może pogadamy innym razem. Warto na te aspekty spojrzeć, że często jak macie deficyt w jakimś życiu, w jakiejś sferze życia, może to być związane z tym, że trzeba się po prostu oczyścić i jakby stać lżejszym, żeby iść przez życie bez tej blokady. Jeżeli chodzi o słowa mocy, czyli inaczej boskie słowa, to zaklęcia używane przez magów rzucane były przez wypowiedzenie ich albo narysowanie na hieroglifach, czyli często nawet znaki w jaskinie, które były rysowane, czy znaki na papirusach, które były rysowane, te hieroglify egipskie, te runy, można powiedzieć, starożytne, wszystko to miało pewną częstotliwość, moc, wibrację. Również ci magowie, czarnoksiężnicy w przeszłości, bo kiedyś to było bardzo mocno rozwinięte, u Celtów byli to druidzi, w Egipcie byli to faraoni, w każdym jakimś słowiańskim plemieniu również był taki mag, czy wyrocznia, prawda? U wikingów była wyrocznia, gdzie siedziała w górach. W każdej cywilizacji były te magiczne plemiona, które właśnie posiadały właściwości radiestezyjne, miały wiedzę, czyli były wiedźmami, czy wiedźminami i rzucały sobie zaklęcia na innych. Dlatego też to, co mówiliśmy, już zamek był otoczony fosą, bo fosa broniła jakby ta woda, zamek przed klątwami i przed czarnoksiężnikami, więc Władcy Pierścieni i te inne filmy, które widzicie w Hollywood, czyli Hollywood, jakby święta różdżka mówi Wam o tym, co było w przeszłości, a my widzimy to wszystko jak bajki. Więc warto spojrzeć na filmy dosłownie, a przejrzeć je na oczy. Więc jeżeli chodzi o te słowa mocy, te boskie słowa mocy, ci czarnoksiężnicy, magowie tworzyli hieroglify, czyli tworzyli znaki, naładowywali te znaki energetyką, energią, i później rysowali gdzieś tam w różnych miejscach te znaki, które wibrowały, kalibrowały i jako te zaklęcia tworzyły u innych to, co ci magowie chcieli, żeby one tworzyły. Tworzyli również znaki, których my teraz na co dzień korzystamy, które wyciągają z ludzi energię, wysysają tę energię. Bardzo często kupujemy jakieś figurki czy jakieś znaczki, stawiamy je w domu, okazuje się, że one wysyłają różne częstotliwości, które wysysają z nas energię. Więc im mniej takich przedmiotów, których pochodzenia nie jesteście pewni,
tym lepiej. Również jeżeli posiadacie jakieś antyki w domu, antyki również mogą mieć energię tej przeszłości, która miała z nimi styczność, więc ja antyków nie posiadam. Jeżeli posiadacie jakieś antyki, można za pomocą czary mary, jakby ogólnie, czyli słów i myśli, oczyścić, czyli prosić o oczyszczenie tego i tego przedmiotu z energii, którą posiadał przez wcześniejsze jakby lata. Samo sformułowanie proszę o oczyszczenie jest również w trybie rozkazującym, stanowcze, wyraźne i można powiedzieć niech tak będzie, proszę o oczyszczenie i to się wtedy oczyszcza. Energii nie widzimy, więc jest trudne do zrozumienia, aczkolwiek wszystko jest energią, wszystko jest jakby zagęszczonym światłem i częstotliwością i zapisane ma informacje w sobie. Wszystko, z czym mamy styczność i każda osoba, z którą mamy styczność, nas albo wspiera, albo osłabia, czyli albo dodaje nam coś energii, albo z nas tą energię wysysa. I warto dbać o to, co my mówimy, co myślimy, co również mamy w swoim otoczeniu, ale też o to, co ktoś mówi do nas, co ktoś czyni, co ktoś myśli w naszym będąc polu. Więc wszystko ma znaczenie, każde słowo, myśl i czyn ma znaczenie. W pierwszym nomie, aby sprawdzić umiejętności Cartera Sadie, tam ogólnie mówimy teraz o tych hieroglifach, no tam jakby ci faraoni kazali przepisywać hieroglify na papirusie, czary nienależące do talentów bohaterów bardziej ich męczyły, adepci uczące się ścieżki bogów, czyli ścieżka do bogów to była ścieżka tych zaklęć, czyli te wszystkie plemiona, również mojżeszowe miały do tego dostęp, do tych zaklęć, czyli do boskich słów, można powiedzieć, boskich, ja mówię pod kątem fizycznym, czyli mamy Boga niefizycznego, naszego Stwórca, to jest nasz Bóg prawdziwy, który nas stworzył, czyli nasze dusze, czyli niefizyczny Bóg i bogowie fizyczni, którzy tu kiedyś przylecieli i stworzyli ludzkość jakby i materię. Więc mamy sobie dwie sfery. Jeżeli chodzi o słowa, no to słowa to jest materia, więc za pomocą materii oni tworzyli sobie tą rzeczywistość i tą materię i mają pewnego rodzaju... jest wiedza ukryta właśnie, z której część ludzi na świecie korzysta, czyli poprzez słowa boskie, czyli bogów, którzy tu kiedyś przylecieli, możemy wytwarzać wibracje częstotliwości tworzące rzeczywistość. Więc te plemiona mojżeszowe, czy właśnie faraoni, czy druidzi korzystali z tych boskich słów, ze słów mocy, czyli słowa mocy to są boskie słowa, które tworzą częstotliwość i rzeczywistość. Więc każdy Bóg miał talent i za pomocą tego talentu potrafił sobie różne sfery w życiu tworzyć, dlatego w mitologii macie jednego Boga wody, drugiego Boga powietrza, trzeciego Boga, macie Bogów od wszystkiego, więc każdy Bóg sobie tworzył różną przestrzeń za pomocą właśnie słów, myśli, siły woli i częstotliwości. I adepci właśnie, którzy mieli dostęp do tych boskich słów, wchodzili na ścieżkę boską, można powiedzieć, czyli ścieżkę bogów fizycznych, czyli ścieżkę kreacji rzeczywistości. Łatwiej korzystali z zaklęć należących do natury danego Boga. Im potężniejszy mag, tym łatwiej mu było kontrolować słowa. Najbardziej uzdolnieni w tej dziedzinie stawali się mówcą boskich słów, czyli mówca boskich słów to był ktoś wyżej niż król, ktoś, kto miał umiejętność kreacji rzeczywistości i tworzenia czarów, czyli albo bycia egzorcystą, czyli od zaklinania, tak, albo zaklinania, czyli magowie również toczyli wojny, czyli jeżeli kraje toczyły ze sobą wojny, to magowie byli wykorzystywani do tego, żeby również różne klątwy czy nieszczęście na dany kraj zsyłać, więc ci magowie istnieli i mieli tą wiedzę boską, czyli wiedzę bogów fizycznych, byli na tej ścieżce bogów i korzystali właśnie z tej magii. Najbardziej uzdolnieni stawali się mówcą boskich słów. Oznaczało to, że magowie potrafili kształtować rzeczywistość za pomocą swej mowy i potęgi mat. Najbardziej wyszkolonymi w tej dziedzinie byli Iskandar, Desjardanis oraz Amos Cain. Wokół nich unosiły się hieroglify, które czasem materializowały się do tego, co znaczyły. Bóg ptach, był taki Bóg ptach, będący Bogiem stwórcą, oni uważali go za Boga stwórcę, musieli uważać na to, co mówili, bo mimowolnie korzystał ze słów mocy. Czy to ten Bóg ptach, czy różnie mówili na nich kiedyś Anu, który miał synów Enki, Enli, więc warto sobie spojrzeć też na tę mitologię. Wszystko jest w mitologiach, trzeba czytać, a jak się poczyta, to trochę się informacji znajdzie. Dane słowo mocy można było zapisać na pustym zwoju i wywołać w odpowiednim dla maga momencie. Oczyszczało to energię potrzebną do wezwania danego przedmiotu, zjawiska lub zwierzęcia. Papirus nie musiał być opisany hieroglifami, lecz był do tego
najlepsze, bo były językiem stworzenia magii oraz mat. Magowie często, używając symbolu opisującego coś żywego, opuszczali jakąś część. To było również w piramidach, czyli piramidy miały bardzo mocną energię, było tam promieniowanie intensywne i w tych piramidach bardzo często właśnie poprzez to, że było to promieniowanie inne, oczywiście mieli odpromienniki, bo te odpromienniki znaleziono w tych piramidach, czyli wchodzono do piramidy z odpromiennikami, żeby móc w tej częstotliwości wytrzymać i tam jakby uprawiano czary i za pomocą tych piramid również jest jakby teoria, że mogli ludzie się, czy ci faraoni, czy ci magowie, przenosić do innej czasoprzestrzeni, wymiarów i przestrzeni, więc o tym się nie mówi, jaką moc mają piramidy i czemu one powstały. Było tam po prostu bardzo dużo tej energii, którą ci magowie i faraoni wykorzystywali. Uważa się też, że jakby tam specjalnie jakby były różne pogrzeby czy nie pogrzeby, żeby właśnie ta dusza szła tam, gdzie chce, czyli jest teoria, że poprzez właśnie różne czary może dusza wybierać kolejne wcielenie, nawet za życia. Działo się to dlatego, że magia mogła ożywić to stworzenie. Najbardziej odpowiednim ubiorem dla osób władających magią była odzież z roślinnych materiałów. Ubrania pochodzenia zwierzęcego przeszkadzały w rzucaniu zaklęć, więc ogólnie często widzimy tych kapłanów w tych lnianych, przykładowo szatach, białych często szatach, więc kolor też ma znaczenie. Ogólnie, jeżeli chodzimy w czarnych rzeczach, mamy troszeczkę inną częstotliwość, jeżeli chodzimy w białej koszulce czy w białych rzeczach. Dlatego ja często chodzę w białych rzeczach, mamy inną częstotliwość i automatycznie biały kolor oczyszcza, mamy trochę inną aurę. I to wszystko, słuchajcie, ma znaczenie. Kolejna rzecz, energia nigdy nie śpi. Nie chodzi o zamknięcie oczu na to, co się dzieje, ale świadomy wybór tematów energii, z którymi chcemy pracować. Każda czynność, myśli i słowa ma swoje konsekwencje. Czasami te konsekwencje są bardzo delikatne i nie dostrzegamy ich od razu. Po latach powtarzania czegoś gromadzi się ładunek energetyczny, który już ma znaczenie, więc wszystko jest energią, każde słowo, myśl, czyn jest energią i zapytajmy się siebie, czego chcemy więcej widzieć w naszym życiu i wtedy jakby koncentrujemy się na tym, co chcemy mieć w życiu, to co mówiliśmy już o celach czy planowaniu, to na czym się koncentrujemy, to rośnie, to co dajemy, to do nas wraca, to są prawa wszechświata, z których warto korzystać i o których warto pamiętać. Energia zawsze działa, nigdy nie śpi. Oglądamy brutalny film słowa, czyli słowa są takim filmem, można powiedzieć, które do nas docierają. Czyli jeżeli oglądamy brutalny film, to energia wokół tematu ta brutalna w nas wchodzi. Jeżeli czytamy kryminał, to mamy również słowa w tym kryminale, gdzie jest energia oszustw, intryg, morderstw, prawda, to też do nas dociera. Jeżeli czytamy lękliwe komentarze na mediach społecznościowych, w internecie, to właśnie mamy energię lęku, strachu, która nas osłabia. Powstaje zagubienie, brak zaufania, poczucie krzywdy, poczucie winy. Jeżeli oglądamy horrory, których ja nie polecam, nie oglądam i dlatego Matrix System tworzy horrory, żeby wprowadzić Was w stan innych częstotliwości, bardzo niskich częstotliwości, energii strachu, to również zasilacie się tą energią, więc energia nigdy nie śpi, energia zawsze działa i my zawsze chłoniemy tą energię, która jest wokół nas, niezależnie od tego, czy śpimy, czy nie śpimy, bo ciało śpi, a dusza cały czas funkcjonuje. Energia nie śpi, zawsze działa. Czytamy przykładowo z drugiej strony motywacyjne komentarze, inspirujące filmy. Słuchamy pięknej, wysoko wibrującej muzyki, na przykład muzyki, słuchajcie, klasycznej, która kalibruje zawsze na ponad 500 punktów. To do nas wchodzi ta częstotliwość, którą się zasilamy, którą się karmimy. Rozmawiając o pozytywnych tematach z ludźmi, zasilamy się pozytywnością. Rozmawiając o negatywnych tematach, zasilamy się negatywnością, więc również, słuchajcie, to z kim przebywamy, takimi się stajemy. To, kto co do nas mówi, to do nas po prostu wchłania się. My chłoniemy jak gąbka wszystko, co ktoś mówi, coś, co my mówimy. Jeżeli chodzi o właśnie tą pozytywną, inspirującą część, jakieś biografie na przykład, jak czytamy, czy inspirujące fajne filmy, to zwracamy się w kierunku właśnie dobrej energii. Zwracamy uwagę w kierunku przykładowo tolerancji trudnej, tolerancji dobrej sytuacji, czyli że mam politykę, zasilamy się polityką, no to wchodzimy w różne stany. Ja nie poruszam w ogóle tematów politycznych, ja nie wiem, co się dzieje na świecie. Jakby sama rozmowa o tym, co się dzieje na świecie, jakby czy jak włączycie wiadomości, w wiadomościach macie hipnozę ludzkości, w wiadomościach macie zbiorową iluzję narodu, która funkcjonuje znakomicie. Jest to, można powiedzieć, czwarta władza, a ja uważam, że pierwsza władza, więc jeżeli chodzi o telewizję, która nam wyłącza wizję, a tworzy w nas strach, lęk, złość. Jak ja ostatnio gdzieś byłem i widziałem wiadomości, słuchajcie, to nie mogłem tego w ogóle słuchać, jakby musiałem wyjść z pokoju,
bo to jest chore, jak na 20 minut wiadomości nie ma żadnej pozytywnej informacji i ludzie tego nie widzą, że są karmieni strachem, lękiem, złością i potem o tym rozmawiają, czyli tracą swój cenny czas i jakby sami tworzą sobie zaklęcia, sami sobie tworzą karmę poprzez rozmowę o tym, o czym się rozmawiać nie powinno. Więc media nas hipnotyzują, media nas zaklinają, media powodują, że wchodzimy w niski stan energetyczny, więc polecam wyłączyć telewizję, a włączyć naszą wizję i mówić tylko o pozytywnych tematach. Jest taka zasada, że jeżeli ktoś wokół Was mówi negatywnie, po prostu odejdźcie albo wyłącznie słuchanie tej osoby, gdyż nawet jeżeli ona nie chce, to robi zaklęcia, które Wam się programują w głowie, czyli zakaz mówienia negatywnych rzeczy oraz zakaz słuchania negatywnych rzeczy. Jak działają zaklęcia? Zaklęcia zaczynają działać tylko dlatego, że ktoś nadał im znaczenie energii. To, że podniesiemy patyk i nadamy mu szczególną rolę, może go zmienić w wróżkę lub w talizman. Jeżeli wypowiadamy słowo i jeszcze za tym słowem stoi emocja, to nadajemy temu słowu moc. Czyli możemy przedmioty energetyzować, słowa energetyzować za pomocą koncentracji i energii, i myśli, i emocji. My nadajemy rzeczom znaczenie, my nadajemy rzeczom moc i możemy nawet z głupiego patyka czy kamienia stworzyć jakby talizman mocy. Używamy lawendy, by stworzyć konkretny nastrój, wywołać emocje, czyli zapach również możemy jakby łączyć z zaklęciami, czy wypowiadając zaklęcia i kwestie nawibrowania czegoś mocą, czy słowa, czy znaku, czy kamyka, czy patyka. Jesteśmy w stanie tworzyć rzeczywistość, czyli zaklęcia, zaklinając przedmioty, tworzyć magiczne przedmioty. Łączymy w głowie znak z wiarą i energią żywiołu, wiążemy też z przedmiotem moc. Przykładowo często mówiąc sformułowania, a ten debil złodzień, niech go poskręca, my wypowiadamy na czyjś temat opinie. Opinie to są klątwy, też uważajcie na opinie, czyli poza mówieniem negatywnie ogólnie i słuchaniem negatywizmu, również nigdy nie rzucajcie na kogoś klątwy, bo samo życzenie komuś źle lub wypowiedzenie się na czyjś temat krytyką czy opinią tworzy mu klątwę. Jest to zaklęcie i często właśnie nas system trzyma nisko, poniżej 200 punktów, specjalnie po to, żebyśmy my mieli te niskie emocje, jak właśnie strach, pożądanie, złość i jakby żebyśmy wypowiadali te słowa ze strachu, z lęku, złości i my każdym słowem, które mówimy z lęku czy ze złości, my tworzymy sobie zaklęcie albo sobie, albo komuś. Jeżeli tworzymy sobie, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli tworzymy komuś, to dostajemy potem rykoszetem, bo rzucamy na innych klątwy. Nie rzucajcie na innych klątwy. Każda krytyka, każda opinia to jest rzucenie klątwy. Ojciec Pio mówił, żeby nigdy nie krytykować i nie wyrażać opinii na czyjś temat, bo przez to my tworzymy sobie karmę, a przez tą karmę, czyli przez powiedzenie czegoś złego na czyjś temat, musimy reinkarnować i musimy znowu wejść w konfigurację z tą osobą i przerobić temat. Czyli często osoby, które spotykamy w obecnym wcieleniu, spotkaliśmy już kiedyś i coś sobie zrobiliśmy kuku, jakieś krzywdę. Albo ona nam, albo my jej. I poprzez to, że sobie takie coś zrobiliśmy, my musimy wrócić tu w materię, jakby wcielić się znowu w ciało i przerobić to, co zrobiliśmy. Jest to wieczne kółko reinkarnacji, przerabianie rzeczy tylko dlatego, że tworzymy sobie negatywną karmę poprzez właśnie czy to krytykę, czy opinię, czy czynienie zła. Jeżeli nie będziemy robić tych trzech rzeczy, że będziemy traktować innych równo, miłość, wdzięczność, wybaczenie, łagodność, to nie będzie konieczności reinkarnować i będziemy mogli wreszcie się wyzwolić z ciała i umysłu, czyli w niebo wstąpić, to co jest w Biblii, to co mówił ojciec Pio. Traktujcie innych równo, jedna rzecz. Dwa, nigdy nie krytykujcie, nie rzucajcie zaklęć i nie opiniujcie, bo wtedy będziemy musieli tutaj wiecznie się naradzać, a chodzi o to, żeby się wyzwolić i wrócić do miejsca, skąd przyszliśmy. No i to sformułowanie, a ten debil, złodziej, niech go poskręca, można powiedzieć wiele rzeczy na czyjś temat, każda krytyka, opinia to jest przekleństwo, zły czar, zła energia poszła w świat, ale ona zawsze wróci i objawi się w formie choroby, bólu, bólu głowy, słabą sytuacją finansową i wieloma innymi rzeczami, więc jeżeli chcecie mieć spokojne, proste życie, nie grzeszymy, wystarczą około 2 lata bez grzechu. I ta karma się oczyszcza i nasze życie się zmienia. Niektóre kultury nazywają to karmą, inne karą boską, boską sprawiedliwością. To nie ma znaczenia, jak to nazwiecie. Chodzi o to, aby nie czynić zła.
Wszystko jedno, ponoć osoby potrafiące skutecznie pracować z energią potrafią przywracać złą energię, przekierować lub odsunąć od siebie jej skutki, czyli dopiero kiedy umiemy jakby pracować z energią, umiemy się oczyścić z tego i oczyszczać innych z tego, a są proste formułki na to, aby to robić. Czy można przeklinać samego siebie? Oczywiście, że można, jak to samo przeklinamy innych, możemy też złorzeczyć sobie, czyli poprzez mówienie do siebie w głowie, to są również zaklęcia, czyli myśli oraz słowa w kierunku do innych to są przekleństwa, a myśli i słowa w kierunku do siebie to również jest programowanie swojej przyszłości. Nawet nie mówiąc nic specjalnie, można sobie szkodzić swoimi myślami, gdyż myśl to jest jakby niewypowiedziane słowo. Obie te energie, jak słowo i myśl, mają częstotliwość, czyli zapisują się w naszym organizmie. Chyba każdy ze sobą rozmawia w swojej głowie, toczy dyskusję na jakiś temat. Jeżeli dyskusje są pełne złych słów, to negatywne energie krąży w naszym ciele, energetycznym, aurze i duszy oraz truje. Te negatywne myśli mogą dotyczyć nas, innych lub być po prostu negatywnym spojrzeniem na świat. Negatywne spojrzenie na świat ściąga więcej negatywnego i potwierdza, że mamy rację, gdyż to, co myślimy, mówimy, sami tworzymy. Świat jest pełen zła, czyli jeżeli tak mówimy, to świat jest pełen zła. Jeżeli powiemy, że świat jest niesprawiedliwy, to będzie niesprawiedliwy. Jeżeli powiemy, że świat jest piękny, że jest łagodny, to ludzie wokół nas będą pięknie łagodni. Wszystko jest lustrem i im bardziej my sobie złorzeczymy, tym bardziej świat nam złorzeczy. Im bardziej my myślimy, czy mamy to niebo w umyśle, ten stan nieba, o którym mówiliśmy na podniebieniu, podniebienie mówi o tym, że niebo jest umysłem, czyli mamy stan umysłu, niebo to stan umysłu. Jeżeli my sobie tworzymy niebo w umyśle, tworzymy również niebo na ziemi. Jeżeli tworzymy sobie piekło w umyśle, tworzymy piekło na ziemi. Więc to jest, pamiętajcie, stan umysłu i te słowa oraz myśli mają gigantyczne znaczenie. Jak powiemy, wszystko jest do dupy, to będzie do dupy. Jak powiemy, że jest ciężko, to jest ciężko. Jak powiemy, że życie to nie jest bajka, to życie będzie nie bajką. Jak powiemy, że życie jest piękne, łatwe i cudowne, to życie będzie piękne, łatwe i cudowne. Od nas zależy, jakie nam mamy życie. Ktoś powie, poszedłbym na spacer, ale się zgubię, to się zgubi. Muszę jeszcze tyle pozałatwiać, to będzie musiał załatwić jeszcze więcej. Ciężko się żyje, kolejny schemat. Pieniądze mało, a wydatków dużo. Pierwszy milion trzeba ukraść, ale bieda, prawda? Mamy tych zdań bardzo dużo. Mówią nam, społeczeństwo nam wmawia te rzeczy. Gdybym miał coś, to bym coś, to nie będziecie mieli tego nigdy. Czyli jeżeli gdybacie, to odpychacie. Jeżeli mówicie, że macie, to macie. Przykład jeszcze, na siłę nic się nie da. Tak naprawdę, jak ktoś tak powie, to tak będzie, aczkolwiek tu akurat troszeczkę jest prawdy, gdyż wszechświata nie oszukamy i tego Boga, czy tej energii wyższej nie oszukamy, ona zawsze działa, zawsze widzi, zawsze obserwuje i zawsze to, co myślimy, mówimy i czynimy, to, co mówił Jezus, grzeszymy myślem, słowem, uczynkiem lub zaniedbaniem. Te rzeczy powodują, że albo mamy niebo w umyśle i później niebo na ziemi, albo mamy piekło w umyśle i piekło na ziemi. Energia działa na faktycznej zmianie ładunku energetycznego. Nic nie pomoże, jeśli będziesz uśmiechać się, a pod spodem będzie pełno goryczy, lęku i niepewności. Tu Magda pisze, nie mów tego. Nawet samo wypowiadanie tych rzeczy, jak mówię teraz wam o tych schematach, powoduje, że jakby energia się tworzy, ale ja to rozpraszam uśmiechem i troszeczkę wyszydzeniem, więc jakby nie zapisuję tego. Aczkolwiek mówię wam, jak macie nie mówić do siebie. Wszystko, co negatywne, nie mówcie tych rzeczy, co negatywne, a będzie się wam żyło. Nie tylko wam, bo też nam, bo jeżeli wy będziecie bardziej pozytywni, to nasi odbiorcy was będą również bardziej pozytywni, czyli nie wylewajcie jadu na zewnątrz, ale nie wylewajcie jadu również wewnątrz was poprzez własne myśli. Piękną metodą, która to rozpuszcza, słuchajcie, jest Ho'oponopono, czyli taka ogólnie hawajska metoda na rozpuszczanie tych wszystkich rzeczy. Ona się składa z czterech elementów, które mówi: kocham Cię, przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję. I jakby poprzez te rzeczy można sobie rozpuszczać te wszystkie schematy. Energia miłości, wdzięczności jest przepotężną opcją do transformacji właśnie tej rzeczywistości i tych negatywnych wzorców. Słuchajcie, ten rozdział jest bardzo długi, jakby myślałem, że skończymy cały, ale dopiero jestem w połowie,
a mam już 35 minut. Ja nie chcę, żeby te odcinki były dłuższe niż 40 minut. Ogólnie dużo ludzi mówi mi, żeby były po 20 minut, bo 40 to jest za długo, aczkolwiek ja mam tendencję i lubię z wami rozmawiać rano, więc ciężko mi jest to skondensować do 20 minut. Dzisiaj znowu miałem zrobić 20 minut, to jest 35, a nie skończyłem, słuchajcie, tego rozdziału, więc kontynuujemy temat pewnie jutro lub pojutrze, zobaczymy jutro, czy uda mi się wam zrobić niespodziankę na Akademii Mocy, bo jutro mamy setny odcinek, więc możliwe, że jutro będzie piękna niespodzianka, ale to nie zależy ode mnie, więc oddałem sprawy w boskie ręce i jeżeli Bóg będzie chciał, żebyśmy jutro zrobili przepiękny odcinek, inny niż zwykle, to będzie pięknie, jeżeli tak nie będzie, to i tak będzie pięknie, więc jeżeli chcecie jutro dowiedzieć się czegoś nowego i zobaczyć, czy będzie jutro niespodzianka, czy nie, zapraszam serdecznie, jutro odcinek setny, pierwsza trzycyfrówka na Akademii Mocy i zobaczymy, jak będzie wyglądała. Jeżeli chcecie również zadbać poza duchowością o swoje ciało i umysł, czyli wstawać o 4 rano bez budzika, tak jak mi się to udaje, dzisiaj 4:45 bez budzika, to zapraszam, słuchajcie, do naszego plemienia karniwora, plemienia mięsożerców, gdzie spożywamy mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli coś, co mówią, że jest niezdrowe, w rzeczywistości jest zdrowe. Zasada numer 1, nie słuchać innych. Zasada numer 2, zapomnieć o tym, co wam wszystko do tej pory mówili, gdyż karmili was zaklęciami oraz iluzją i też wkręcili wam zaklęcie poprzez antymięsną propagandę, a wegetarianizm, czy feminizm, czy jakby inne rzeczy, które nas rozpraszają zamiast nas zasilać. A celem Akademii Mocy i Plemienia Karniwora jest to, aby się zasilać, wspierać, a nie oddawać tą energię, rozpraszać. Ja muszę już uciekać, bo mam dzisiaj bardzo napięty dzień pracujący, więc jeżeli chcecie do plemienia dołączyć, macie link w opisie. I trzecia rzecz poza akademią, zadbanie o swoją materię. Będę o tym powtarzał, gdyż zadbanie o pieniądze i materię, czyli nauczenie się sprzedaży i zarządzania ludźmi, to są dwie umiejętności, które pozwolą wam zawsze w życiu mieć pracę, mieć pieniądze. Ja się tego nauczyłem, robię to już od 10 lat i dzięki temu mam materię poukładaną i o pieniądze martwić się nie muszę. Polecam zadbać o te dwie rzeczy, a będziecie mogli skupić się na czy to karniworze, czy teraz robię sklep z mięsem, chcę zrobić piękny sklep i hodowlę mięsa, żebyśmy mieli wszyscy dostęp do dobrej jakości mięsa. Możemy robić rzeczy altruistyczne i wykorzystać pieniądze jako narzędzie, ale trzeba je mieć, a najpierw, żeby je mieć, trzeba się nauczyć te pieniądze zarabiać, więc jeżeli chodzi o pieniądze, macie dwie możliwości. Jeden to jest moja książka na stronie bartekwojda.com o sprzedaży. Drugie to jest wykorzystanie wiedzy z tej książki w naszej spółce wpinvestgroup.com. Macie linki do tych stron w opisie i zapraszam was serdecznie do nauczenia się sprzedaży, gdyż całe życie to jest sprzedaż. Wszędzie sprzedajemy siebie, nawet, słuchajcie, kiedy myślimy, że nie sprzedajemy, to sprzedajemy. Więc dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Ostatni dwucyfrowy odcinek, bardzo się cieszę, jestem podekscytowany, że już 99 dni spotykamy się codziennie rano o godzinie 6. Od 99 dni wstawałem pomiędzy 3 a 5, ani razu nie było to po godzinie 5, najczęściej to jest okolice godziny 4. Jeżeli chcecie mieć taką wydajność, wykorzystujcie wiedzę z Akademii oraz z Karniwora. Dziękuję pięknie za dzisiaj, mam fantastyczną energię. Widzimy się jutro o godzinie 6. Polecam serdecznie wszystkie praktyki i twórzcie poprzez zaklęcia piękną rzeczywistość. Miłego, pięknego, spokojnego, udanego dnia. Do jutra, trzymajcie się, cześć.